Cześć wszystkim, witajcie, witajcie w odcinku, gdzie pokażę Wam 5 sposobów na skontrowanie beczki goblinów. Od razu mówię, że kontry nie będą w kolejności, a więc bez przedłużania lecimy. Tylko muszę pierw znaleźć pstryczek od robienia cięcia. Gdzie jest ten pstryczek? Tu jest. Dobra, a więc widzimy sobie za chwilę. Dobra, a więc pierwszą kontrą jest Bomb Tower, którego stawiam tutaj. O! Teraz zobaczę, tutaj se... Dobra. Teraz nasz przeciwnik rzuca beczkę. I trochę życia dostaniemy na wieży, ale to i tak mniej. Dużo. Bo około 400 HP. A więc widzimy się w kolejnym sposobie. Dobra, kolejną kontrą jest Bowler, a więc jak tutaj go stawiamy, nasz przeciwnik rzuca beczkę i Bowling sobie powinien świetnie poradzić z beczką. No, tam parę hitów nam zada beczka, ale to 300 HP, więc mniej od poprzedniego sposobu. Więc widzimy się już w kolejnym sposobie. Dobra, a więc już mam kolejny sposób i to jest Ice Spirit. Taki najtańsza kontra, która może skontrować właśnie to. A więc robimy. Aha, źle postawiłem. Tak, źle postawiłem. No niestety. Widzimy się już w kolejnej próbie. To jest trudniejszy do zrobienia. Od razu tak mówię. Dobra, a więc kolejny raz próbujemy z Ice Spiritkiem, a tu mamy już go przygotowanego na lustrze i trzeba go postawić właśnie tu. I teraz nasz przeciwnik rzuca beczkę, my stawiamy Ice Spiritka i on sobie powinien poradzić. No i patrzcie, jeden hitek chyba tam tylko był, ale to naprawdę bardzo fajna kontra. Widzimy się w następnym. Dobra, a więc następną kontrą jest Dark Prince, który sam może zabić całą szkieleton armię. Nie, no nie szkieleton armię, co ja mówię. Więc... Aha, trochę a nie, zepsułem. Chodź. No on normalnie to powinien się rozpędzić, ja go powinienem szybciej postawić i on by tą całą beczkę sobie zniszczył. No by się rozpędził i tam wszystkie goblinki zniszczył bez jednego hita. Ale mi to nie wyszło, a więc wy próbujcie, żebyście umieli. Dobra, a więc mam już kolejną kontrę, a tą kontrą są baciski. Baciski są świetną kontrą na właśnie... To, na właśnie beczkę goblinków. Wystarczy je postawić i one się same powinny fajnie skontrować nawet tą beczkę. No, ja jak zwykle źle postawiłem, ale jeżeli je dobrze postawicie, to powinno wam zadać 0 nawet HP na wieżę. Ale to musicie mieć dużą wprawę. A już widzimy się następnym. O, ktoś nas ogląda. Pozdro. Dobra, a więc mam już kolejną kontrę, chyba ostatnią. Nie, jeszcze nie ostatnią. A są to Fire Spiritki. Teraz będę lecieć. Tutaj teraz będzie lecieć beczka. Wystawiamy fajerki. I one się powinny świetnie skontrować beczkę. I tak się właśnie stało. 0 obrażeń. No niestety wszystkie spirytki nam znikły, ale myślę, że to nic. No i tutaj się walka kończy. A więc my widzimy się już w kolejnej. Pa. Dobra, wszystko się wyjawniło, kto nas oglądał. Pozdrawiam Fabianę 1, 2, 3. Więc my lecimy już z kolejnym sposobem. Dobra, a więc już mam kolejną kontrę na nowej walce. Znowu ktoś nas ogląda, pewnie tam wtedy. A więc kolejną kontrą są minionki. Mam problemik, bo tutaj taki... Dobra, wiem jak to zrobię. I teraz stawiamy minionki tu. Nasz przeciwnik rzuca beczkę i minionki sobie powinny świetnie zadziałać. No, może nie skontrowały całkowicie, ale 300 HP zaoszczędzone. No nie, 300 tylko zadały, więc jest bardzo dobre. A przy okazji trochę obiły wieżę. Więc to jest chyba koniec już odcinka. Widzimy się. Teraz zrobimy sobie ekscytującą walkę z botem, którym jest tu przy mnie.
Bot jest zawsze przy mnie. Tak. Bot zawsze na plusie. Tak, i bot właśnie przegrał. No niestety. Bocie, musiałeś to zrobić. Byłeś dzielnym botem. Jest dobra. Ja to już klikam. To. No i to był koniec odcinka chyba już. No, albo nie. Jeszcze zrobimy, żeby było emocjonująco. Tutaj batla na tym koncie. Dobra, dlaczego ja jestem na tej arence? Aha, ja jeszcze nawet nie w trzeciej tu nie wbiłem, a myślałem, że... Aha, ja gram tym deckiem, ale jestem zły. Dobra, myślę, że jakoś sobie poradzę. Szkieleton armia. Beczka. Fajnie to się zadziałało. Lighting. Ach, trochę słabo, bo tam armię on postawił. Dobra, daję tutaj. Biedny król rzucił mu strzałkami. Więc dobra, pokażę wam, ile jego wieża ma HP. Ile nie mogę złapać ostrości. Powiem tak, ma 100... Nie, dobra, nie będę wam mówił. I niekiedy zginę. Ja to daję arczerki, żeby się obronić przed tym baby dragonem. A to zwiększy w ogóle. Dobra. Tutaj sobie wybieram fireballa. I strzelam. Sorry, że tak koślawo to, te wszystkie strzały robię. Ale ja tu patrzę, jak to wygląda na tym. I muszę jeszcze grać, a więc no. Kamerą się średnio klasza nagrywa. Dobra, ja tutaj się bronię. Ostra obrona. Dobra. Teraz zaatakuję go tą szkieletą armii. Ach, zniszczył mi to. Ja tam dam arczerki. I beczkę. Goblinków, beczkę. I biedna wieża trochę tam chyba dostanie. Dobra, ja tutaj firebola, bo tutaj średnio na sytuacja. Dobra, lightinga nie będę zużywać już. Ale strzałki muszę. Żeby w ogóle moja wieża przeżyła to. Jak goblinki nie. Teraz goblinki się tu przydadzą, żeby obronić to. Dobra, myślę, że tutaj mu zespelukuję tą wieżę. Normalnie to bym tak nie zrobił oczywiście, ale to co są niższe areny, to tak można. Dobra. Tutaj daję beczkę, tutaj szkieletonki za jeden i ma powierzę on. O, tutaj fajnie ostrość złapałem. Dobra. Chwila, tutaj dam fireballka. Lightninga. Aha, ja tamtej wieży mu nie skończyłem. Dobra, skończyłem. Dobra, i teraz się tylko bronię. Chyba 16 sekund wytrzymam. Ile to już trwa? 8 minut, a taki krótki odcinek. Taki na szybko trochę. Nawet. O nie, nie, nie! Ach, ale przegrałem już to. Niestety, już nie mam szans raczej. Musiał tutaj fajnego lightninga dać. Pójdzie? Nie, nie poszło. Dobra. Wiem, że słaba jakość, wiem, ale coś tam jest ważne, że jakieś emocje są, żebym tu wygrał. Ja tu mam dużo utrudnioną walkę, aha, i przegraliśmy. No ale to był odcinek, więc ja byłem Michał, pa. Pokazałem wam dzisiaj tyle kontr. Dobra.